Hejka wszystkim, z tej strony Ala i witam was bardzo, bardzo gorąco w kolejnym filmiku na moim kanale. Ogólnie na wstępie tak, przepraszam was za mój głos, ponieważ jestem jeszcze lekko przeziębiona, to po pierwsze. A po drugie przepraszam was, że tak dawno nic z was nie nagrywałam. Mój kanał na YouTubie oczywiście dalej mam, myślę, że będę go dalej prowadziła, ale filmiki będą się pojawiały dużo, dużo rzadziej. I jakby tutaj nie będę was okłamywała, bo jestem świadoma, że tak będzie. Ale słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was z haulem zakupowym kosmetycznym, czyli myślę, że coś fajnego. Pokażę wam takie bardzo, bardzo fajne kosmetyki, głównie w sumie do pielęgnacji, ale też kilka do makijażu, których ja na co dzień właśnie używam, bardzo, bardzo lubię i wiadomo, gdy chodzimy do szkoły, no to chcemy, żeby nasza twarz się prezentowała jak najlepiej. A trądzik i jakieś ewentualne problemy skórne, no bywają takie, ja wam powiem, upierdliwe, szczególnie, że no wiadomo, też do tej szkoły, no przynajmniej ja na przykład nie lubię się jakoś nie wiadomo jak malować, ja nawet nie mam z rana czasu na takie rzeczy, więc stan naszej cery jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważny. Więc w tym filmiku pokażę wam kilka kosmetyków z drogerii internetowej Ezebra, które właśnie sobie zamówiłam, żeby po prostu ich używać i żeby moja twarz się prezentowała jak najlepiej. I tutaj mam też kilka produktów do włosów, bo wygląd włosów również jest mega, mega ważny. No i parę do makijażu, no bo wiadomo, czasem trzeba się troszeczkę pomalować. Ja sama uważam, że nie macie się spieszyć z makijażem, jeżeli jesteście dziewczyny młode, powiedzmy macie 13-14 lat, to naprawdę się z tym nie śpieszcie. Ja już mam 17, jestem prawie w 18 roku mojego życia, więc powiedzmy już jakiś tam makijaż uważam, że mogę sobie powiedzmy lekki robić, no bo to już taki jakby wiek, że tak powiem, jak najbardziej okej. Aczkolwiek ja preferuję bardzo delikatny makijaż, raczej się na co dzień zbytnio nie maluję. Więc co, nie będę przedłużała, tylko zaczynajmy. Ogólnie tutaj mam pudełeczko właśnie, w którym są moje kosmetyki i będę wam po prostu po kolei wyciągała różne rzeczy. I zacznę tutaj od mojego ukochanego, najlepszego żelu do mycia twarzy. W sumie żelu, ale fachowo to się nazywa nawilżający krem pianka do mycia skóry normalnej i suchej. I słuchajcie, to jest coś świetnego. Jest taki żel do oczyszczania twarzy z firmy CeraVe, czyli takiej firmy właśnie dermatologicznej. Świetnie sprawdzi się dla osób, które mają jakieś tam problemy z cerą. Ja wam powiem, że ja już go używałam. Już go tutaj odrobinkę zużyłam i powiem wam, że jest naprawdę świetny. Myję nim twarz codziennie. On jest też bardzo, bardzo fajny, ponieważ usuwa pozostałości makijażu, ale jednocześnie ta twarz jest po nim naprawdę nawilżona. Bardzo spoko się zmywa, nie jest jakiś taki upierdliwy, że go się nie da zmyć, tylko raczej wszystko spokojnie, a pozostawia taką bardzo miękko nawilżoną skórę. Pamiętajmy, że oczyszczanie i nawilżenie twarzy to takie dwa najważniejsze kroki, więc no, ten żelik wam bardzo, bardzo polecam. Okej, słuchajcie, i kolejny produkt jest to woda różana. Ta woda jest w ogóle bardzo, bardzo tania, ale to jest 100% hydrolat z róży w takim fajnym szklanym opakowaniu. W sumie to podziwiam, że jest w szklanym opakowaniu, bo moim zdaniem mega, mega fajnie. Moja mama się śmiała, że to wygląda trochę jak opakowanie od octu, gdy tak to leżało na mojej półce, ale nie, ogólnie bardzo, bardzo fajne. Też już testowałam. Ma super zapach, taki różany. Znaczy może nie każdemu się spodoba, bo jest bardzo intensywny właśnie zapach róży wyczuwalny, ale do tonizowania skóry jak najbardziej fajny produkt. Następnie słuchajcie, produkt do włosów i mamy tutaj taką odżywkę z Elbiotiki Biovax. Jest to keratyna w płynie i tutaj mamy keratynę, olej z moreli i mleczko pszczele. Jest to odżywka wygładzająca, odbudowująca na osłabione włosy. Ogólnie również też już jej używałam, jest naprawdę fajna i ma bardzo przyjemny zapach, fajny atomizer i bardzo, bardzo ułatwia rozczesywanie. Teraz słuchajcie, polecę wam mój ukochany krem do twarzy z La Roche-Posay. Jest to taki krem Effaclar Duo zwalczający niedoskonałości. Przebarwienia potrądzikowe przeciw też ich nawrotom. Jest mega. On ogólnie jakby jest taki nawilżający, delikatny, ale matuje to cerę. Gdy użyję go na buzie, to już w ogóle nie muszę nic praktycznie używać, bo ona jest zmatowiona, taka fajna, mięciutka i w ogóle no jest to coś super, więc wam bardzo, bardzo polecam. Jest to produkt już, co bym powiedziała, droższy, ale uważam, że bardzo, bardzo się opłaca. Jeżeli naprawdę macie ten trądzik i chcecie jak najbardziej, żeby wasza twarz się nie świeciła, ale jednocześnie chcecie, żeby ona była dobrze nawilżona, no to ten kremik wam polecam na maksa. I kochani, jeśli jeszcze chodzi o kremy, to by nie było na tyle, ponieważ teraz krem z Cetaphilu, ogólnie Cetaphil, La Roche-Posay,
Cerave i inne tego typu firmy, Recibo też ma super kosmetyki. To są takie moje ulubione kosmetyki, ponieważ po nich mi się nic nie dzieje z twarzą i są na maksa fajne, więc zamówiłam sobie jeszcze taki krem. Ja wam powiem, że szczerze, ja go jeszcze nigdy nie miałam, ale słyszałam bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii na jego temat. Tak samo miałam kiedyś emulsję do mycia twarzy z Cetaphilu, była po prostu genialna, więc zamówiłam sobie taki delikatny kremik. Jest on z kwasem hialuronowym i powoduje intensywne, szybkie, długo utrzymujące się nawilżenie cery. Tutaj mamy zaznaczone, że jest raczej taki lekki krem, czyli idealny na dzień. No i co, ja będę testowała, ale myślę, że mogę wam polecić, bo no, wydaje mi się, że będzie fajny na pewno. Dalej, słuchajcie, polecę wam podkład. Ja, jak już mówiłam, ja nie jestem zwolenniczką używania jakichś podkładów, zapychania naszej cery, ale jeżeli już mam taką potrzebę, to to jest mój ukochany podkład. Ja nie wiem, to już jest chyba moje trzecie jego ogólnie opakowanie w życiu. Coś mi się tutaj nie wyostrza. Ale jest to podkład z Bourjois Healthy Mix. On jest, słuchajcie, z witaminami i wygląda tak pięknie na twarzy, bardzo delikatnie. Jakby się po prostu nic na tej twarzy nie miało. Ale ona jest taka promienna, koloryt jest ujednolicony, ogólnie przewspaniały podkład. Jeżeli już chcecie jakiś delikatny, to ten wam, dziewczyny, polecam na maksa. Dalej, słuchajcie, bronzer z The Balm Bahama Mama. Ja ogólnie, jak już się maluję, bardzo, bardzo lubię używać bronzera, ponieważ uważam, że można fajnie nim podkreślić troszeczkę kształt naszej twarzy. Jest to jak najbardziej fajny produkt. Ogólnie myślę, że ten bronzer jest bardzo, bardzo kultowy i już o nim słyszeliście. Tak on się prezentuje w środku, ma takie delikatne luster. I co? Ja go jeszcze nie testowałam, aczkolwiek myślę, że sprawdzi mi się fajnie. Dużo, dużo dziewczyn go zawsze polecało, więc co? Też stwierdziłam, że sobie zamówię i przetestuję. I już chyba ostatni taki produkt stricte do makijażu z tych produktów jest, słuchajcie, mydełko do brwi. To nawet nie nazwałabym tego jakimś produktem do makijażu, ale zamówiłam sobie takie też bardzo, bardzo kultowe mydełko do brwi z Paese, ponieważ ja bardzo, bardzo lubię podkreślać moje brwi. Jak już się maluję, to zazwyczaj najbardziej lubię pomalować rzęsy, brwi i właśnie zakryć jakieś niedoskonałości, więc zamówiłam takie mydełko. Ja, słuchajcie, już je ogólnie testowałam, tutaj wam pokażę, jak to wygląda w środku. Jest to po prostu taki żel. Tak to się prezentuje w takim małym słoiczku, jest to taki żel i naprawdę robi to ogromną robotę. Jakby ja na początku myślałam, że to nie będzie jakiś efekt wow, ale faktycznie bardzo tak te nasze włoski na brwiach jakby skleja i tak, nie wiem, zostawia efekt taki, że po prostu te włoski nam nie latają i wygląda to bardzo estetycznie i fajnie. Dodatkowo on jest przezroczysty i szybko zastyga w miarę, więc jeżeli nawet odrobinkę byśmy sobie ubrudzili nad brwiami tym mydełkiem czy coś, to nic nie widać. Wygląda to na maksa naturalnie. Bardzo fajny produkt i wam polecam. I dalej, słuchajcie, jeszcze wrócę do pielęgnacji. Mam tutaj taki regulujący tonik mgiełka z Recibo. Recibo jest to również świetna firma kosmetyczna i ja ich produkty uwielbiam, więc zdecydowałam się zamówić sobie taki delikatny tonik. On ma 98,6% składników pochodzenia naturalnego. Odświeżająca, normalizująca moc składników aktywnych dla przywrócenia równowagi twojej skórze. Ogólnie jeszcze go nie testowałam też, więc nie rzucam słów na wiatr, nie mówię, że jest jakiś genialny, ale również miał bardzo dobre opinie i ogólnie ta firma ma super kosmetyki, więc myślę, że będzie fajny. I dodatkowo, słuchajcie, co mnie zdziwiło, on ma szklane opakowanie, więc również fajnie, tak można powiedzieć, trochę bardziej eko, bo nie jest plastikowe, no. I co? Ja jak najbardziej się cieszę, będę testowała. I z firmy Recibo, słuchajcie, mam jeszcze taki naturalny żel do mycia twarzy. Myślę, że również będzie genialny. I słuchajcie, już ostatnia rzecz, którą sobie zamówiłam właśnie, żeby używać. Jest to szampon do włosów ze Skin 79. Jest to szampon awokado i brokuł. Delikatny szampon, ta firma ma super kosmetyki. Już parę rzeczy ze Skin 79 miałam, ale nigdy nie miałam nic do włosów, więc zamówiłam sobie właśnie o to taki szampon. Zobaczcie, mam takie mega cute opakowanie i mimo tego, że miałam katar, to tylko gdy otworzyłam teraz to opakowanie, to czuję prześliczny, delikatny taki zapach. Właśnie nie wiem tak naprawdę, czy to awokado, czy czegoś takiego bardziej może słodko-kwaśnego. Ja mam lekki katar, jak mówię, bo jestem już lekko przeziębiona, ale zapach jest prześliczny i wam polecam. I co, z tych kosmetyków, co ja zamówiłam, to by było na tyle. Bardzo miło ze stronki Ezeby, że przysłali mi jeszcze parę próbek. Tutaj mamy chyba jakieś maseczki,
czy jakiś podkład. No, będę na pewno testowała i później się bardziej zagłębię, co tutaj dokładnie mam. A w tym filmiku, kochani, to by było już na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście ten filmik. Jeżeli jakiś kosmetyk Wam się szczególnie spodobał, to możecie pisać w komentarzach. I co, jeżeli Wy macie mi może do polecenia jakieś Wasze perełki kosmetyczne, to koniecznie piszcie mi w komentarzach, a ja się na pewno zainspiruję. Ja Wam dziękuję już bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku, kochani. Pa, pa, buziaczki, trzymajcie się. Hej!